Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. No witaj, słuchaj, dzisiaj kolejny film z serii Lanca Kontowa z AliExpress i o co koman? Zobacz, co narobiłem. Widzisz, pękło. Zwyczajnie mi pękło. Na AliDrogo, znanym portalu aukcyjnym, są takie lance. Kosztują 3 razy tyle, co na AliExpress, z miedzianą chyba, tak. Z miedzianą albo mosiężną końcówką. Może bardziej mosiąc. No ale są droższe, dużo droższe. Kupiłem kolejną. W tych samych pieniążkach, słuchaj. Od tego samego sprzedającego, ale już zauważyłem, że się różnią. Zacznijmy od tego, że same końcóweczki, weźmy na przykład te, już widać, że mają inne tutaj jakby wyrzeźbienia, wytłoczenia, więc ten strumień wody naprawdę jest inny. Te pierwsze, które kupiłem, wydają mi się, jakby były lepiej wykonane. Zwyczajnie po prostu lepiej wykonane. Kolejna rzecz. Ktoś kiedyś mi napisał, że pogubił wszystkie te końcóweczki. I wierzę, bo ta, która teraz do mnie przyjechała, słuchaj, tu wchodzi to luźniutko. Tu naprawdę ciasno. I tu nie ma opcji, żeby mi się wysunęło. Tu mam obawy co do tego. Już używam tą lancę 2 miesiące. Kolejna rzecz. Mocowanie tutaj do tej przejścióweczki. Tu wchodzi bardzo luźniutko. I obraca się niesamowicie płynnie, można powiedzieć, że jest luz. Tu przy tej jest ciasno, naprawdę tutaj tak jest lepiej spasowane, jakby było, więc moim zdaniem wykonanie lepsze przy tym pierwszym zakupie, z tym, że tutaj z tego co pamiętam pokazywałem, ona była tak troszeczkę skręcona i tu jest podobnie też, nie jest idealnie prosto, idzie trochę w lewo, ją ciągnie. No dobrze, ale co chciałem pokazać? Chciałem ci pokazać różnicę, jeżeli chodzi o strumień wody. I tak, zaczniemy może... A, i jeszcze kolejna rzecz. Mocowanie tutaj do pistoletu. Tutaj wchodziło elegancko, gładko. Tu bardzo ciasno. Tu muszę naprawdę mocno wcisnąć i... Dobra. Okej, no dobra, to teraz tak, słuchaj. Zaczniemy. Jakie są różnice, jeżeli chodzi o końcóweczki? Biorę najpierw białe, tu jest kąt padania wody, to jest 40 stopni i lecę najpierw z starą końcówką, czyli pierwszy zakup. Ok, widziałeś jak stara końcóweczka, a teraz pyk, nowa, która lata tu jak głupia, luźniuteńka. To mnie wkurza, bo jak odstawiam sobie lancę, to mi się to przekręca. Nie fajnie. Moim zdaniem szerszy strumień. Ok, kolejna. Ktoś dzwoni. Kurczę, kolega, później. Teraz nie mam czasu. Są sprawy ważne i ważniejsze. Zielona, 25 stopni. Tu mamy, czyli pierwszy zakup, stara końcówka. Tak jak widziałeś, stara końcóweczka i nowa końcóweczka. Też zdecydowanie szerszy kąt padania wody i to jest moja ulubiona końcówka, jeżeli chodzi o tę lancę kątową. Już nie mieszam, nie kombinuję. Tu jest naprawdę bardzo fajnie, ta zielona mi bardzo odpowiada, ale lecimy dalej. Żółta, czyli tu mamy 15. stopni kąt padania wody, momencik, dobra, i to jest stara końcówka. Na starej końcówce jest mega wąsko i zakładam nową. I teraz tak, przy nowej lancy żółta ma taki sam kąt padania jak zielona przy starym. Także, kurczę, dziwna sprawa.
A czerwonych nie sprawdzam, bo czerwone są identyczne. Też zeróweczka, tutaj się to niczym nie różni. Także kurczę, zobacz. Jeden sprzedający, różnica zakupu, rok czasu i niestety zdecydowanie różnią się te lance. I jak dla mnie, momencik, wyłączę aparat, jak dla mnie osobiście żałuję, że nie przyjechała ponownie ta, którą kupiłem pierwszą. Chociaż ta zielona jest taka idealna pomiędzy białą starą, przepraszam, a zieloną starą. Taka jest pośrednia, jest idealna do wypłukiwania piany, szampon. A czyli szampon to lubię nową białą, bo tutaj jest naprawdę mega szeroki strumień. Także kurczę, no tak to wygląda. Tak jak mówiłem kiedyś, że na AliExpress to jest taka trochę kinder niespodzianka. Te same produkty możesz kupić u jednego sprzedającego, a niestety będą się różnić. No dobra, z mojej strony to wszystko. Tak króciutko chciałem Ci pokazać, co jest grane. Jeden sprzedający, dwie, można powiedzieć, różne lance. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia i cześć!